Witam się, Drops, w kolejnym odcinku zremy w Gothic 3 i gadamy z Rewoldą, bo jesteśmy przed klanem Młota. Witam. Cześć. Mam nadzieję, że nie ściągnąłeś tu orków. I bez tego mamy dość problemów. Naprawdę nie potrzeba nam więcej orków. Macie problemy z orkami? Tak. Przejęli naszą kopalnię i piec do wytapiania. Straciliśmy wielu ludzi. Nawet Ingvar ledwo im się wymknął. Przeklęci orkowie! Kim jest Ingvar? Chyba żartujesz. Ingvar to najlepszy kowal świata. Gdy ktoś tu przychodzi, to chce kupić magiczną rudę lub zobaczyć się z Ingvarem. Częściej to drugie. Znajdziesz go w wiosce. Jakiej kopalni? Naszej kopalni. Jesteśmy klanem Młota. Od pokoleń wydobywamy tu magiczną rudę i wytapiamy z niej sztabki w wielkim piecu. Teraz jednak orkowie mają kopalnię i piec. Co to za piec? Jest tak stary jak świat. Nikt nie wie, kto go zbudował. Był tutaj, zanim powstały klany. Stworzono go z czystej rudy i wbudowano w górę. Przepływa przez niego rozżarzona lawa. Tylko tutaj można wyrabiać sztabki czystej rudy. Jeśli szybko go nie odzyskamy, nie będziemy mogli produkować oręża z magicznej rudy. Sztabki czystej rudy? A pozostałe sztabki nie są czyste? W zwykłych sztabkach zawsze znajdują się domieszki żelaza i innych substancji. W czystej rudzie wyparowują podczas wytapiania. Broń wyrabiana z czystej magicznej rudy jest rzadka i bardzo cenna. Nawet my, członkowie klanu Młota, mamy jej bardzo niewiele. Tylko najwięksi wojownicy się nią posługują. Co robicie w sprawie orków? Reto się tym zajmuje. To nasz najlepszy wojownik. Nie wiem, co dokładnie planuje. Może potrzeba mu pomocy. Dobra, no to chodźmy, bo no, nie będę odbijał tej kopalni na razie, bo to dopiero później. Ale tą sprawą możemy się zainteresować. Ja pierdziu! To miało mi zaimponować. A nie miało ci zaimponować? Spadłem z góry! Gdzie ja jestem? Alko jagoda, zbieramy. No cóż, wczytałbym i by nie było problemu, ale... Ale ku przygodzie, no nie? Szabloząb. Tędy bym może wyszedł. Tędy wyjdę. Spoko, spoko, spoko. O, jesteśmy. O rany, ja nie mówię, jak oni wybudowali tą ścieżkę. Co za debile, kretyny. Przecież to jest niebezpieczne. Poślizgnie się taki ktoś, pierwszy, lepszy, ja. I spadnie sobie. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Idziemy. Tutaj właśnie mamy naszą kopalnię, którą opanowali orkowie. O, jest Greto, to z nim mieliśmy coś pogadać chyba. O, alko jagoda. Dużo tych alko jagód, to jest dość przydatne. Trochę są takie, widzicie w grafice, zmrożone. Fajnie to jest zrobione. 5 tylko tych mam alko jagód, to nam nie wystarczy w sumie na nic, ale no. Ale zbieramy. Kopalnia jest zamknięta. Jeśli chcesz zobaczyć wytapiaczy, będziesz musiał pójść do wioski. Ingvar jest przy kuźni. Szukam Xardasa. Xardasa? Nigdy o nim nie słyszałem. Spytaj członków klanu Wilka. Oni więcej podróżują po tej krainie. Co się stało? Mamy problem z orkami. Nigdy bym się nie domyślił. Nie bądź zbyt prędki. Te świnie zajęły naszą kopalnię. Znalazłem jednak sposób, aby ich stamtąd wygnać. Potrzebujesz pomocy. Miło, że zgłaszasz się na ochotnika. Czemu nie weźmiesz kilku ludzi i nie oczyścisz kopalni? Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Czemu miałbym ci pomagać? Bo chciałbyś dostać jeden z naszych mieczy. Orkowie mają piec. A bez pieca nie ma mieczy. To naprawdę proste. Co ja mam zrobić? Wraz ze swymi ludźmi zaatakujesz dolną część doliny. Drugie wejście do kopalni jest tutaj. Wraz z moimi ludźmi? Gdyby to było proste, sam bym to zrobił.
Poszukaj kilku ludzi do pomocy. Sam nie masz szans. Skąd ich wezmę? Ja nie mam nikogo na podorędziu. Inaczej sam bym to już zrobił. Może pomogą ci inne klany. Spytaj ich. Pomogę ci. Dobrze. Wraz ze swymi ludźmi zajmiesz to miejsce od dołu. A ty? Poczekamy, aż będziesz gotowy. Potem weźmiemy ich w kleszcze. Wy od dołu, my od góry. Weź ze sobą Morta. Wskażę ci dolne wejście. Możesz na nim polegać. Jak widzimy tutaj w kopalni, fajnie tutaj widać, ja nie mogę, to jest... Tak widać, że to jest normalnie przepełnione, jest to rudą i wszystko po prostu. Tu jest Mort, to jego wykorzystamy trochę później, jak już będę chciał iść do innego klanu, bo on nam będzie pokazał drogę, taki nasz przewodnik tutaj po Nordmarze. Ale jak już mówiłem, z nim będziemy się bawić kiedy indziej, a teraz tak. Teraz jeszcze się popytam trochę o Xardasa. Tutaj będzie jeszcze jedna taka misja, ale okej, okay, ja idę szybko po tą runę teleportacyjną, bo chcę się szybko nauczyć tego, co potrzebuję, a potem będziemy tu podróżować po tych krainach. To teraz tak, tutaj główny dowodzący tej wioski i również kamień teleportacyjny jest tutaj, na samym szczycie tej wiochy. Więc idziemy. Powinien był wiedzieć. Dobra, mógłbym z nim pogadać i pogadam z nim, ale... Dyn, 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 pusz. Dzięki. No. A, gość! Chodź tu, niech no ci się przyjrzę. Wyglądasz mi na silnego typa. Taki właśnie powinien być mężczyzna w Nordmarze. Potrafisz pokonać orka? Oczywiście. Inaczej nie zaszedłbyś tak daleko. Przyda nam się ktoś taki jak ty. A co, jakieś kłopoty? Można tak powiedzieć. Orkowie zajęli naszą kopalnię z piecem. Duma naszego klanu spoczywa w rękach tych włochatych sukinsynów. Nasi przodkowie przewracaliby się w grobach, gdyby się o tym dowiedzieli. Co zrobicie w sprawie kopalni? Skończymy z orkami. To prawda, nie wygląda to dobrze, ale pracujemy nad rozwiązaniem. W międzyczasie Reto trzyma orków w szachu. Potrzeba ci pomocy? Jasne, z radością powitamy każdego, kto potrafi się posługiwać toporem. Zgłoś się do Reto. Co dostanę za moją pomoc? Lubisz złoto? Dostaniesz go pełen kufer. Więcej niż zdołasz unieść. Więcej niż zdołam unieść? Jak dla mnie. Możesz sobie nawet wziąć całe to złoto. Mnie tam ono niepotrzebne. Ale mamy nieskończoną kieszeń i mieści nam się całe złoto. Możemy go mieć nieskończoność, więc trochę cię to będzie kosztować, jeśli mam wziąć tyle, ile zdołam unieść. Szukam kowala. Przychodzisz więc we właściwe miejsce. Nawet jeśli to orkowie kontrolują nasz piec, to wytapiacz rudy Ingvar i tak jest mistrzem swojego fachu. Sława jego ostrzy wykracza poza granice naszej krainy. Dobra, no właśnie ja tu przyszedłem tylko potem runę teleportacyjną, żeby mieć jak tu wrócić. Dlatego ja się teraz udam do Faring. Faring to jest tutaj. Nauczę się to, co chcę. I tu wrócę. No, szybko, 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 szybko. Ach, te teleportacje i te tamburyny. Dobra. To teraz tak, gdzie są nasi myśliwie? Moment, Connor. Nie sprzedajecie czasem alkojagód? Bo te alkojagody będą nam potrzebne. Woda, wodę wezmę, bo... To się nam przyda. No wiecie, do robienia miksturek. A tutaj nie sprzedajesz flint. No, ty gówno sprzedajesz. Dobra, nasi myśliwi. Gdzie są nasi myśliwi? Wilson. No. Podkrady, jak obdzierać ze skóry. O, pozyskiwać szpony. Pokaż mi. Nade No i o to mi chyba chodziło. O to mi chodziło? O to mi chodziło, tak. Dobra, to się zgadza. Naprawdę myślisz, że... Jakaś kapliczka by się przydała, podtrenowałbym sobie wytrzymałość. Ciebie to nie obchodzi. Gdzie jest kapliczka? W Ardei jest kapliczka.
Wszystko jest możliwe. Więc jeszcze udam się do Ardei. Ponieważ tutaj jest misja na picie wódki, a żeby mieć picie wódki, żeby to dobrze zaliczyć, potrzebuję trochę wytrzymałości. Dlatego, no, muszę sobie to podtrenować. Przy okazji się jeszcze prześpię. Gdzieś tu wbiję do kogoś chaty, no i się prześpię. Gdzie ja to w ogóle biegłem? No. Inosie. Wytrzymałość. Plus 20, no dawaj. No, to zostaje. 214 to jest w sam raz. No, resztę punktów sobie zostawię, no co nie wiem, w co tam bym mógł teraz zainwestować. No chyba w nic, no ewentualnie może kucie broni z rudy, no. Bo takie zwykłe kucie broni to ja potrafię, nie? A tutaj kucie broni z rudy, no to nie wymaga zbyt wiele umiejętności. No nic wielkiego, ale właśnie, jeszcze coś miałem rozwijać. Zdolności łowieckie, właśnie, żeby móc mieć to, ale to później, nie? Okej, okay, dobra, wracamy do klanu Młota. Miałem się jeszcze przespać. Gdzie ja się prześpię? Nie wiem, czy kowal ma miejsce. Wiem, gdzie będzie miejsce. Tu będzie miejsce. Musi być miejsce. Wiedziałem. No, co się patrzysz? Ja tutaj śpię. I do ranka. I klan Młota. No, to te sprawy, co miałem załatwić, to tutaj sobie pozałatwiałem. No i teraz zajmijmy się zadaniami w końcu w tym klanie Młota, bo ja jeszcze nic nie zrobiłem. Poza tym, że przyjąłem sobie to zadanie z tą kopalnią, ale to tego i tak nie będę robił. Ja to zrobiłem tylko po to, żeby mieć przewodnika po Nordmarze, który mi pokaże wszystko, co gdzie jest. Teraz, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem w ogóle? Aha, tutaj jestem. Ej, ty! Nie jesteś stąd, prawda? Czego chcesz? Masz jakieś wieści od poszukiwaczy złóż? Powinni już dawno wrócić. Nie. Cholera. Mam nadzieję, że nie wdali się w bójkę z orkami. Powinienem był iść z nimi. Mam w tych sprawach doświadczenie. No tak. Od jakich poszukiwaczy złóż? Od Volkara i jego ludzi. Są poza wioską, szukają rudy. Dopóki orkowie okupują kopalnię, to nasza jedyna nadzieja na zdobycie rudy dla klanu. Ale nie chcę tego słyszeć. Jesteś poszukiwaczem złóż? Tak. I to jednym z najlepszych. Naprawdę, jeśli nie znajdę złóż rudy, to znaczy, że ich po prostu nie ma. Chyba nie chcę tego... O właśnie, to mi się przyda. Pokażesz mi, jak się szuka rudy? A dasz mi 10 bryłek rudy? Rozumiem. 10 bryłek. Tak, ale w zamian zrobię z ciebie... No, masz. Oto dotrzymam naszej umowy. Jeśli chcę... No to naucz mnie i to. Co powinienem wiedzieć o górnictwie? To żadna sztuka. No, tutaj, to już w sumie znałem, to co mówił Skati w Gotiku dwójce. Potrzebujesz pomocy? Może faktycznie powinniśmy iść razem. Idź po swoje rzeczy. Wiem, dokąd musimy się udać. No to mamy problem. Będę tu na... Dobra, to ja tutaj zrobię jeszcze szybki zapis, no i idziemy. On będzie Kilofem walczył. Oj, no nie widzę tego za dobrze, ale chodźmy. Chodźmy do obozu poszukiwaczy złóż. Pójdę przodem. No, idziemy. No, tutaj, no. No to idziemy. Przy okazji może znajdę coś, wykopię tej rudy. A róż może naprawdę tej rudy będzie wystarczająco dużo i mi się wydaje, że 100 bryłek to wcale nie będzie tak dużo. Normalnie przy każdym złożu rudy wydobywaliśmy 2 bryłki rudy. Teraz jak mamy tą umiejętność, to może będzie więcej się wydobywać. O wiele więcej. Wiadomo, te 100 bryłek rudy to jest dużo, tylko nie wiem jak bardzo ta umiejętność będzie wpływała tutaj na naszą umiejętność tego. Ja nie mogę być, że tu się idzie zabić na tym. Man, może tu coś piszę dokładniej na ten temat. Dwukrotnie, no to w sumie 4 zamiast 2. No to... To jest już takie coś, ale... Ale no, no w sumie opłaca... Na pewno się opłaca dawać mu te 10 bryłek rudy. Tego jestem prawie że pewny. Tutaj się rozglądam za alkojagodami, bo tutaj Nordmarszycy to, no to wiecie, wódka i w ogóle wszystko, więc... Tutaj też będę miał taką misję, więc ja muszę zebrać alkojagody. Podobno gobliny mają jej dużo, więc teraz będę przeszukiwał gobliny, czy aby czasem nie mają. Szablozą. Pokazał, żadna strata. Teraz mogę z nimi walczyć. Ten ma coś, jakiegoś pieczonego chrząszcza chyba. O, ten ma alkojagodę, okej, to teraz będę przeszukiwał gobliny, bo...
Nie chcę tych pałek, goblin. Tu nic więcej? Dobra, idziemy. Moment, alko jagoda jest tutaj chyba. Tak, nie, to jest dzika jagoda, ale jak już podeszłem, to zbiorę. Już idę. Dzika jagoda. Ogr! Shrek! Oj, to będzie hardkorowe. Dzika, już tam idę. To jest koks, patrzcie jaki to jest normalnie master. No normalnie. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. To jest chyba najsilniejsza broń dwuręczna w tej grze prawie. Znaczy wymaga strasznie dużo siły, bo aż 500. Nie jest taka dobra, ale wymaga strasznie dużo siły. Dobra, oj, tu będzie cieniostwór. Zabijmy go. Jesteśmy na miejscu. Patrz, ogień wciąż się pali. Nikogo tu nie ma. Czujesz to? Co? Pełzacze. Sprawdź w jaskini. Może poszukiwacze... Nienawidzę tych bestii. No, żyją, bo słyszałem i jeszcze nawet widziałem. Idziemy na ratunek. Czemu ty na mnie jesteś obrażony? A, to spada. Ja ci nic nie zrobiłem, ale... Jeszcze jakieś pełzacze? Nareszcie. Bałem się, że już nigdy się stąd nie wydostanę. Wszystko jest już w porządku. Tak? Trzeba będzie ciężko... No, mam... Dzięki. A ty co? Czemu jesteś na mnie obrażony? Ocaliłeś nas. Myślałem, że pełza... Masz tu trochę... Wow. Kurde, to ja może sobie sprawię ten pancerz. Cholera. Zobaczymy, ile wydobędę. Tu już mamy 7 bryłek. Teraz jeszcze wydobędę. 4. Ja się tu rozglądam. I jeszcze ruda. Chrząszcz. Ty, kurde, spadaj mi stąd. Ja tu będę zaskopał. Ja tu ich pozabijam. Pozabijam ich tu wszystkich. To jest moja ruda. Nie, 100 bryłek nie wydobędę, ale... Z jednej kopalni 100 bryłek nie wydobędę, ale... No, przykro mi, ale wybaczcie. Natychmiast przestań! O, a teraz już mnie lubią. Dobra. Kopiemy. No raczej się tak jakoś nie obrażą bardzo, no bez przesady, nie? Może mają rudę przy sobie? Sorry, ja biorę ten topór, a ty też masz? Też masz taki koksiarski topór? Cholera, ale mnie boli łeb. Nie ujdzie ci to na sucho. Moment, ja tu kopię. No to troszkę się wzbogacę. Już dalej nie mogę. Na pewno masz coś lepszego do roboty. O, tu jeszcze nie kopałem. Chyba, że kopałem tu już? Nie wiem, ale kurde, koksiarskie mają te toporki. Normalnie ja to bym tutaj wyrzynał. Nie ma tu nic więcej. A tu nic nie ma już, nic tu, zero. Dobra, ale jeszcze tu nie kopałem. Nie ma tu nic ciekawego. Kopałem już. Tu nic, zero. To jeszcze tutaj, o. O, to jest akurat żyła żelaza, no ale też pokopię. Zaraz zobaczymy, jak tam się wzbogaciliśmy i w ogóle wszystko. Fajna misja, wam powiem. No. To teraz tak, to ubierz. 10 500, 3000. Topór bojowy barbarzyńcy. Fajna sprawa. I 31 bryłek. Kurde, to tak... To nalajcie, wiesz, ja tu jeszcze, kurde, znajdę parę takich kopalni. Ja tutaj normalnie nazbieram tej rudy tyle, że masakra. Tu nic nie ma. Szablo zęby są, a to jest... Co to jest? Dzika jagoda.
To teraz tak, pijemy miksturkę. Albo jemy mięcho. To jest Nordmar. Zapisujemy. No i fajnie, 31 bryłek rudy. To może ja bym miał ten pancerz jednak, ale... A tam. Już po pełzaczach. Dobrze, zostanę. A co ze mną? Proszę, teraz. Co to za amulet? Pewnie ochrony przed lodem, to ja takich mam pełno. Nie, jakiś inny chyba. A, zdolności łowieckie, fajne, fajne. O, mam pieśń, co mi daje siłę. Nawet nie wiedziałem, ale... To rada nosa zostaje, bo to jest koksiarski amulet. To też zostaje. Teleportujemy się. Klan Młota. Nie no, bajeransko, 31 bryłek rudy. Fajnie. Teraz tak. Zapisujemy. Teraz jakoś ta teleportacja szybciej poszła. Bo może na krótkie odległości idzie szybciej. Teraz tak, musimy tu znaleźć, nie wiem kogo, jakiś Kentil. Kentil tu powinien być. Jest tu taki? Myśliwy, wojownik, wojownik, wojownik. Myśliwy, zabójca. Nie, tam nie, tam na pewno to nie będzie on. A tu gdzieś nie mieszka jakiś taki... Momencik. Cóż, no to mamy problem. A ty? Tu ktoś mieszka, tu nikt nie mieszka. Znaczy mieszkają, ale... O, a tu może jest jakiś kowal. Ingvar. O, pogadajmy sobie. Jestem Ingvar. Kowal, czego chcesz? Szukam Xardasa. Jest z Nordmaru? Nigdy o nim nie słyszałem. A kto to jest? Xardas jest magiem. Zapytaj w klanie Wilka. Ich myśliwi przemierzają cały... No to muszę zrobić, bo... Chcę ubić interes. Kiedy przybyli tu orkowie, chętnie... Okay. On tu ma fajne miecze, tak wam powiem, jakiś Elbastro, kurde. No, jeszcze dodatkowo mistrz walki mieczem, bo to byłoby light, gdyby nie to, że ja już to się wyuczyłem tego. Jasne. To zostaje, to ci mogę posprzedawać. To mi jest tutaj na nic. To, tego ci nie sprzedam, bo cię nawet nie stać, no. Ale na to cię stać, na to cię jeszcze stać. No, jeszcze masz to. Proszę. Dzięki. Słuchajcie, jak tam ze skórami? 12, 10 skór bizonów, ja potrzebuję 12 tutaj do misji. Dobrze ci radzę. Jest Ugulf, to z nim też mamy misję, ale... Dzikie jagody, ja potrzebuję nie takie jagody. Tia, wojownik, zabójca orków. Pogadajmy z tym Ugulfem tego Kentila, może znajdę później, a ty? Co tak siedzisz tutaj sam? Moment, ty byłeś Ugulf, tak? Nie. Gdzie jest Ciebie Ugulf? To nie obchodzi. No jest, gadamy z nim. To ty jesteś tym obcym. Jeśli szukasz miejsca do spania, to zapraszam do mojej chaty. Fajnie byłoby mieć towarzystwo. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Nie, dzięki. To czym się zajmujesz? Czemu nie? Jestem Ugulf. Najlepszy zabójca orków, jakiego widziała ta wioska. Więc co tam robisz? Gotuję zupę i piję. Już nie poluje na orków. Przestań się obijać. Zrezygnowałeś z jakiegoś konkretnego powodu? Złożyłem przysięgę na mój topór. Brzmi mi głupio. To prawda. Ciebie to chodziło nie o zakład. Jaki zakład? Że wypiję butlę tunelowego bulgotu. Bez padania na glebę. Sądziłem, że to nie problem. Przestań się obijać. Ba, żeby to było takie proste. Przez te pomyje urwał mi się film. Nie pytaj o szczegóły. Tunelowy bulgot? Co to takiego? Najpotworniejszy istniejący alkohol. Pewnego dnia woda z piekła rodem. Pewnie nie jesteś po prostu dość twardy. Próbujesz mnie obrazić? Ktoś, kto nie potrafi nawet pić, nie ma po co polować na orków. Dość tego. Piłeś kiedyś tunelowy bulgot?
Jeśli zdołasz to przełknąć i utrzymać się na nogach, ale to pójdę z tobą. Stoi. Się nie wtrącaj. Fajnie. Daj mi ten tunelowy bulgocaj. Myślisz, że trzymam to w domu? To zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Mimo wszystko, zaraz tak trochę dla ciebie uważymy. Wciąż jednak potrzebuję. Co? Żartujesz, proszę. Okej, okay, no to teraz tak. Gdzie ty mi uciekasz? Sprawdźmy, co my tu potrzebujemy. Jasne, czemu nie? 20 alkojagód, 2 żuwaczki pełzacza. Co oni chcą, bryłki rudy pić? No to faktycznie to jest dość mocne. Żuwaczki pełzacza, no to chyba mam. O ile dobrze zebrałem, tak? Szpony, są szpony. Aha, żuwaczki pełzacza, dobra, to mamy jedne, ale... Ale okej, okay, teraz tak, zapiszmy i dowiedzmy się u Golfa, tam by było jeszcze jakieś te... do pogadania z nim. Znajdę tu jakieś łupy? Jesteś taki, jaki ja byłem kiedyś. Zawsze starasz się coś dorwać. To jak? Jest tu coś? Jasne. Rudy. Rudy. Niedaleko stąd, blisko klanu Wilka, jest mała dolinka. Ruda wychodzi tam aż na powierzchnię. Jeśli masz kilof, wystarczy kopać. Dolina jest trochę wyżej, trzeba przejść nad zwalonym drzewem. No to nie. Ja tego nie chcę. Bo jak ja to mam zrobić, co? Nie. Wczytajmy to. Bo nie wiem, to wychodzi na to, że tak jakbym ja mógł tylko zrobić jedną z tych rzeczy, co on tu gada. Tutaj w poradniczku jest na temat orków. I to w sumie mogę na lecie zrobić, z tego co wiem. No bo z tą rudą nie wiem, może jak ja zrobię jedno, to wtedy się go mogę pytać o drugie, a jak nie, no to... Nie mam kompletnie pojęcia, jak to się tu odbywa. Pogadajmy z nim. I tym razem spytamy się go o orków. Orków. Orkowie są tu wszędzie. Patrz pod mostami. Czasami lęgną się. No i tym nimi się zajmę, bo to jest dość niedaleko. Teraz tak. Muszę znaleźć tego, kurde, frajera. On tu gdzieś musi być. Teraz ja się gubię w tej wiosce. Wojownik. Ten sobie piłuje, myśliwy, no... No zaraz się zdenerwuje, no i nie będzie. O, jest! Jest Ketil. Ketil? A nie Kentil? Ketil. Chcesz coś kupić? Jakieś problemy? Można tak powiedzieć. Orkowie wszystko komplikują. Zamówiłem od klanu Wilka trochę skór. Po co? Steinar potrzebuje materiałów na pancerze. Jakich skór? Z bizonu. Twarda, solidna skóra. Potrzebuje tuzina. Przynieś je do mnie, a podzielę się. Dam ci powiedzmy 12 bryłek rubli. Po jednej za każdą skórę. Spoko. Gdzie? Nie obchodzi. Pokaż towary, może masz na sprzedaż jedną. O, alkojagody dawaj, bierzemy wszystkie. Kolejny biedak. Komu ja sprzedam ten topór, bo ja nie będę tanio sprzedawał. Sprzedaj mi wodę. Wytrychy. No i masz tu, kurde, w zamian... No, masz te tarcze, o, i hełm jeszcze ci mogę dać. Dobra. To teraz tak, z tymi skórami bizona jest taki problem, że mam tylko 10. Gdzie to się w ogóle wychodzi z tej wioski? No i tutaj to by wychodziło, że to tyle. Dobra, tu muszę znaleźć tak, muszę znaleźć alkojagody. I muszę jeszcze znaleźć... pełzacza, jeden pełzacz. To muszę gdzieś załatwić. No, ale no, chodźmy do orków. Jeszcze później się muszę rozglądać za tą kopalnią, ona gdzieś musi być, nie? Znaczy nie za tą kopalnią, to co przed zapisem gry, znaczy po zapisie, po wczytaniu, mi tamten powiedział. Dobra, orkowie są tu pod tym mostem. Nawet i było ich słychać, oni są gdzieś tam. Oni gdzieś tu są, ja to wiem. Pamiętacie, to miało mi zaimponować? Są. Są tępe gnoje. I alkojagoda. To szybko uważymy ten trunek.
I no co tam u was, panowie? To już mamy porządnych orków nordmarskich, to nie jest takie byle co. Znaczy no słabi są, ale... Tak coś uciekają. A no wiem, nie wiem. I jest są bizony. Dobrze ci tak. Jeszcze tam mi jeden uciekł. Ja to widziałem, on walczy gdzieś tu z wilkiem. Posłychać. A, aż tam dobiegł. No tak, no bo on poszedł do klanu Młota walczyć. Spokojnie, spokojnie. Ja cię kręcę. Przerąbane. Jeszcze tam muszę wrócić po te alko-jagody. Tutaj mamy kociaczka. Ale był chyba jeszcze jeden wilk. Nie było czasami? Dobra, no nie wiem. To tak, to zgarniamy. Tutaj już te kły to mało mnie interesują w sumie. A, no tak, jeszcze bizony! To mi jest potrzebne. Ogr! Cofaj, 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 bo nie, ja z ogrami nie chcę walczyć. Jeszcze muszę znaleźć tą rudę. Co mi ten ugór opowiadał. Kurde, koło klanu wilka trzeba przejść przez jakąś... ten, kłodę. Znaczy zwalone drzewo. No cóż. No to tu już będę miał skóry. Alko jagody to jeszcze nie teraz, niestety. Z orkami się zająłem. No to już te... O, jeszcze mamy rogi bizona teraz, no proszę. No, może jeszcze przeszukajmy orków, może oni coś będą mieli, jakąś ten... Słyszeliście? Jakby ktoś z kimś walczył, ale... Aha, ja jak się wystraszyłem, ale dobra. Dobra, tu jest nasza alko-jagoda. Kurde, jakbym miał coś do wyszukiwania tych alko-jagód. Kurde, może jakieś zwierzę tam weszło przed... Ten... Jest alko-jagódka. Jeszcze się tu porozglądam, no co? Co mnie będzie mnie tu straszył jakiś szabloząb? A kto wie, może jeszcze ta skóra mi się przyda. I to ja tędy szłem, bo to są zabite gobliny. A no tak, szłem tutaj do tego. O, tu mamy znowu bizony. A to walczymy, walczymy z nimi. Wiadomo, mięsko, skóry. Ile tych 20 alko-jagód potrzebuję, tak? Trochę miałem zebrane, 6 kupiłem. To będzie za mało. Z tą misją będę musiał jeszcze poczekać, bo no nie załatwię tyle, no. Jakbym nie robił tej nordmarskiej starki jeszcze w Faring, to bym miał, ale tak to nie mam. Ja pierdzielę, ile mięska! Mogę jeść normalnie cały czas. Dawaj to. Ale pewnie jak pójdę do klanu wilka, albo będę szukał na przykład tego z rudą, to... to wydaje mi się, że już spokojnie powinienem... mieć tylko jagody. Już wtedy nie powinno być większych problemów. No i wtedy się tu najwyżej przeteleportuję, zrobię tę misję. Dobra, no to teraz tak, tutaj te skóry. Chwalimy się, że nie ma orków pod mostem. Wyskakuj, wyskakuj, wyskakuj! Sam mógłbym ci to powiedzieć. No, to idziemy.
No i tutaj te misje w sumie by się już kończyły. Zabójca, myśliwy, myśliwy. To ja się w tej wiosce nie mogę połapać. No, i teraz tak. Komu ja to miałem co przynieść? A, u Golfem miałem to tych orków, tak? To jest już tutaj już? Gdzie to jest? A gdzie ja tylko Kentila miałem? To było. O, tu jest Kentil. Kentil. Masz. Oto twoje skóry. Mam nadzieję, że to zadanie nie sprawiło ci żadnych. Oto twoje. Dzięki. Masz coś jeszcze? A, no to z tobą już handlowałem. Problemy same się rozwiązują. Teraz tak, gdzie jest Ugulf? To jesteś ty chyba tutaj, ty co idziesz sobie, tak? Tutaj jesteś, o. Faktycznie, pod mostem byli orkowie. Zabiłeś ich? Tak. Doskonale. Żale tej bandy niedoszłych zabójców orków zaczynają mnie już wkurzać. Masz. Dzięki. Aha, czyli to tutaj mam tylko jeden wybór, tak? No dobra. No fajnie, ile mam tej rudy? 45! Fajnie! To ja bym to jeszcze z chęcią coś porobił. Muszę znaleźć tą kotlinę. Jak tam z alkojagodami? Jak tam z alkojagodami? Ile ja tego mam? 14, to jeszcze 6. No to czekajcie. Jakie tu mam jeszcze zadania w tym klanie? Ważenie wody, no i to jest jedna ta misja. Jedna misja mi tutaj została. No.